Na ostatniej sesji podjęto decyzję w sprawie nowych zasad odpłatności za przedszkola. Szerzej o tej sprawie naszym telewidzom przedstawi pan Czesław Fidler. Panie Naczelniku, na ostatniej sesji była poruszana sprawa odpłatności za przedszkola. Przedstawił pan trzy warianty rozwiązań. Czy mógłby pan je pokrótce omówić? Może to nie wystarczy omówienie tylko tych trzech wariantów, dlatego że sprawa przedszkoli ciągnie się już od 6 lat. To znaczy od momentu, kiedy gmina nie otrzymuje żadnych dotacji na utrzymanie przedszkoli. Krążą różne opowieści czy plotki, że gmina otrzymuje środki na utrzymanie przedszkoli i jeszcze zbiera od rodziców. Cała subwencja gminy przechodząca z zewnątrz Ministerstwa Finansów wynosi około 2,5 miliarda złotych. Tam są najróżniejsze zadania zlecone z wyjątkiem przedszkoli. Także jest to problem, który ciągnie się od 6 lat i w miarę jak gmina nie osiąga zbyt dużych dochodów, a koszty utrzymania przedszkoli rosną, rodzi się coroczny problem ustalenia odpłatności za przedszkola. Z inicjatywy członków komisji budżetowej powstała wersja modyfikacji odpłatności, dotychczasowej odpłatności za przedszkola. Była ona uzależniona od zarobków rodziców, od dochodów na jednego członka rodziny. Okazało się w rzeczywistości, że nie spełniała ona swojego zadania, bo ludzie, którzy mieli zarobki uchwytne na listach płac, płacili więcej niż ludzie, którzy powiedzmy sobie przynosili zaświadczenia o niskich zarobkach. Stąd właśnie powstał ten problem ustalenia odpłatności. I chciałbym pani powiedzieć, że najogólniej mówiąc budżet przedszkoli jako całości składa się z dwóch części. Odpłatności, która jest zbierana od rodziców, planowana ona była na 97 rok w wysokości 2,2 miliarda i dopłaty z budżetu gminy, subwencji, dotacje, jakbyśmy ją nie nazwali, w wysokości około 13 miliardów, czyli jest to kwota poważna. Średnio w przeciągu roku, średnio miesięczne utrzymanie jednego dziecka waha się w granicach około 3 milionów. No i były propozycje, żeby kosztami utrzymania podzielić się troszeczkę z rodzicami. Była wersja, ja może nie tak jak one były na sesji uchwalane, w tej kolejności podam, najmniej korzystna dla rodziców, to znaczy partycypacja w połowie kosztów utrzymania, czyli jeżeli około 3 milionów miesięcznie koszt utrzymania dziecka jest, to jest około 1,5 miliona. Byłaby odpłatność rodziców bez wyżywienia, bez kosztów wyżywienia. Potem była wersja, żeby przekształcić przedszkola w przedszkola 5-godzinny. Wtedy ta opłata by była rzeczywiście od rodziców minimalna i subwencja by zmalała z około 13 miliardów do 8,5. No i wersja, która została przychylnie zaopiniowana i przez zarząd, i przez komisję budżetową, i przez komisję oświatową, to znaczy miliona odpłatności na jedno dziecko, bez względu na dochody. Z ulgą tylko dla rodzeństwa, jeżeli będą dzieci drugie czy trzecie, 50% tej sztywnej odpłatności. A jak pan sądzi, który wariant jest pana zdaniem do przyjęcia przez rodzica? Ja tu akurat nie powinienem mieć swojego zdania, dlatego że jest to podjęte uchwałą Rady. Są różne informacje, otrzymujemy z zewnątrz, bo przecież nie siedzimy na własnym podwórku. Mamy nauczycieli, którzy jeżdżą na konferencje, metodyka mamy, który z terenu zbiera też dane, jak to się ma do innych miejscowości. Rzeczywiście są miejscowości, w których ta odpłatność jest dużo niższa od naszej. Była porównywalna z odpłatnością, którą myśmy pobierali, to znaczy w granicach około 0,5 miliona. Ale co się okazuje, że w gminie jest jedno czy dwa przedszkola są. I oczywiście budżet gminy wtedy jest bardzo mało obciążony i podejrzewam, że gdybyśmy mieli jedno przedszkole, to pobyt dziecka byłby chyba bezpłatny w tym opłacie. Na sesji radni zaakceptowali jeden z wariantów, o ile przez to zmniejszy się dotowanie przedszkoli przez budżet miasta. To znaczy
Ja mogę tylko odpowiedzieć w przybliżeniu, dlatego że wszystko zależy od tego teraz, ile dzieci będzie po tej podwyżce odpłatności uczęszczało do przedszkola. Jeżeli będą tak uczęszczały jak teraz jest około 400 dzieci średnio uczęszcza do przedszkoli, to gdzieś około 3 miliardów będą mniejsze wpływy. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję.